Serwus! W drugim odcinku serii Jak przygotować podroby drobiowe? Przepis na serca i żołądki z patelni. Zapraszam. Przygotowanie tego dania rozpoczynam od ugotowania serc i żołądków drobiowych. W pierwszym odcinku mogłeś to zobaczyć, przy okazji powstał pyszny krupnik. Po 200 g serc i żołądków drobiowych gotuj przez 2 godziny razem z włoszczyzną oraz przyprawami. Wyjmij je. Na rozgrzaną patelnię dodaj 20 ml oliwy z oliwek. Dodaj posiekaną w piórka cebulę czerwoną 2 sztuki. Smaż przez 2 minuty, mieszając co jakiś czas. Dodaj posiekane 2 ząbki czosnku, przesmaż je chwilę i dodaj ugotowane serca i żołądki drobiowe. Wszystko wymieszaj. Dodaj ugotowane 2 sztuki marchwi. Wymieszaj, dopraw 2 łyżkami majeranku. Dodaj 1 łyżkę chrzanu. Wymieszaj, podawaj natychmiast do ugotowanej kaszy jęczmiennej. Możesz również dodać 50 ml śmietany, ale wtedy zwiększysz kaloryczność tego dania. Tak przygotowane podroby drobiowe są bardzo smaczne. Zawierają bardzo dużo cennych składników odżywczych, o czym opowiem Ci w kolejnym odcinku, na który zapraszam już teraz. Dziękuję za obejrzenie tego filmu oraz komentarze. Cieszę się niezmiernie, że coraz więcej osób ogląda mój kanał. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Pozdrawiam, Krychu gotuje.